Myślę, że od Faustyny się uczę, czy no uczę się cały czas tego, że Jezus nie jest jakimś abstrakcyjnym pojęciem, tylko jest osobą, która jest blisko na wyciągnięcie ręki i której mogę o wszystkim powiedzieć i która naprawdę wszystko wie. I to, że ona w relacji z Jezusem była jego przyjaciółką i tak go traktowała jako przyjaciela i nie takiego przyjaciela z chmurki, ale takiego prawdziwego z życia i kogoś najbliższego, takiego najbliższego powiernika, i ta relacja jej z Jezusem była tak bardzo osobista. To jest dla mnie bardzo poruszające. Święta siostra Faustyna to dla mnie przede wszystkim osoba bardzo prosta, którą Pan Jezus posłużył się, żeby nam przekazać swoją największą tajemnicę, jakim jest Boże Miłosierdzie. I to jest coś, co mnie najbardziej uderzyło. Jest coś niesamowitego, że Bóg wybiera tak proste narzędzie, tak skryte i schowane, żeby nam przekazać coś, co jest niewysłowione, niewypowiedziane. Coś największego i zarazem najbardziej skrytego i najważniejszego dla nas ludzi na Ziemi. W dzienniczku dowiadujemy się, że każda osoba, choćby najbardziej grzesząca, jeżeli w ostatnim momencie jakby odwoła się do miłosiernego Boga, jednak wyrazi tą skruchę i powie, że chce być zbawiona i tak naprawdę chce do Niego wrócić, to zostanie zbawiona. Stać siostry Faustyny najbardziej trafia do mnie w jej postawie pokora i zaufanie. Dla mnie to jest po prostu niesamowite. Ona jest dla mnie niesamowitym świadectwem pokory i zaufania Panu Bogu. Ja to przyrównuję często do swojego życia, tak czytając dzienniczek, i właśnie, że ja mam często takie reakcje odwrotne. Tak jak w porównaniu do siostry Faustyny, prawda? Ona cicho, pokornie znosiła te oskarżenia. Jak pisze, że któraś siostra coś się oskarżyła, coś o niej powiedziała, czy siostry się z niej po prostu śmiały, ona to przyjmowała, tak, śmiała się tak naprawdę. Znaczy nie może to wyśmiewała, nie? Ale przyjmowała to tak i jakoś nie reagowała tak, jak często my, prawda, reagujemy na jakieś niesłuszne posądzenia, oskarżenia, gniewem, złością, tupiemy tutaj nogami. Ona tego nie robiła, tak? Ona wiedziała, że czuła, że to jest doświadczenie Pana Boga i oddawała Mu to, tak? I to bardzo mnie w niej uderza, naprawdę, bardzo mocno. Święta Faustyna przekazała całemu światu orędzie miłosierdzia i w tym orędziu przede wszystkim poprzez słowa Pana Jezusa mówi nam, że nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki nie zwróci się do miłosierdzia Bożego. Co tak naprawdę znaczą te słowa? Myślę, że każdy z nas miał jakiś większy bądź mniejszy dołek i nie ma ludzi, których omijałoby cierpienie w życiu. Dlatego też ona poprzez to orędzie daje nam ogromną nadzieję na to, że dla każdego człowieka na ziemi jest nadzieja na to, że będzie zbawiony. Dla każdego człowieka na ziemi jest nadzieja na to, że to życie ma sens i nie kończy się tu i teraz. Uważam, że święta Faustyna naprawdę jest super niesamowitą kobietą. Jestem o tym przekonana. Były momenty, kiedy było jej strasznie ciężko, gdzie chorowała, gdzie musiała się zmagać z trudnościami. Ona nie była oderwana od takiego codziennego życia. To nie jest tak, że to jest święta z obrazka, nie? Że ojej, ona tu miała fajnie, Pan Jezus jej się objawiał i mówił jej wszystko i było prościej w życiu, bo ona wiedziała, co jak ma robić. A wydaje mi się, że na pewno miała też przez to i trudniej i szatan chciał pomieszać wszystko i na pewno miała wiele trudności, swoje przeżywała i było jej bardzo ciężko, więc osoba świętej Faustyny fascynowała mnie zawsze do tego stopnia, że w momencie, gdy przyjmowałam sakrament bierzmowania,
obrałam ją na swoją patronkę, także jest moją patronką z bierzmowania, ale też pamiętam, że postanowiłam sobie, że jak będę miała córkę, to na pewno będzie się nazywać, będzie miała na imię Faustyna. I tego trzymam się do dziś. Niedawno wzięłam ślub, także może niedługo Pan Bóg tak sprawi, że te plany się zrealizują. Będzie chodziła i była taka mała Faustynka i razem z Faustynką będziemy odkrywać Boże miłosierdzie, tak rodzinnie.